Witam serdecznie po przerwie. Moim gościem jest Matteo Macchiusa, który jest włoskim piosenkarzem. Tutaj przyjechał do Polski, studiował i teraz tworzy piosenki, śpiewa także na różnych koncertach. Można też powiedzieć, że dużo osiągnąłeś tutaj jakby poprzez rozreklamowanie muzyki włoskiej, prawda? O tym rozmawialiśmy po przerwie, tak? Czy muzyka włoska jest reklamowana tutaj w Polsce? Tak. To na razie nie bardzo, wiesz, bo... Ale ty jakby tak, ja właśnie reklamujesz. Tak, ja promuję właśnie piosenki, które są nieznane. I też proponuję jakieś nowe interpretacje o znane piosenki. No bo właśnie jest wielka, wielka tradycja muzyki włoskiej, która jest znana w całym świecie. Ale w Polsce jeszcze nie bardzo, więc to ciekawe. Ale ogólnie polski publiczny bardzo lubi włoskie muzyki. Tak. A twój pierwszy singiel, jak został odebrany? O, to był pomysł właśnie robić nowe aranżacje, piosenki, które były bardzo ważne w Polsce w latach 80. To zaśpiewałem, nagrywałem Bella Signora, która jest Bella piosenka. Signora. Tak. Co to znaczy Bella Signora? Bella to chyba pani. No, Bella Signora. Bella Signora, piękna kobieta. Piękna kobieta. Tak, to jest. Dlaczego taki tytuł? No właśnie ta piosenka jest. Tak ma tytuł, ale właśnie nie jest taka prosta, wiesz, gdzie po prostu mówi, okej, jesteś piękny i tak dalej, ale jest więcej raczej o charakteru seniora, to jest, no, polecam. To jest sukces, który był napisany Lucio Dalla, też zaśpiewał Gianni Morandi, oni mieli ważny tour w Ameryce nawet i właśnie chciałem robić tego jako tributo do Lucio Dalla i Gianni Morandi. A jakie były twoje takie inspiracje, żeby stworzyć ten utwór? Ogólnie bardzo interesuje mnie wszyscy autory, które są najznane, najważniejsze we Włoszech. Bo właśnie mieliśmy na przykład w latach 60. nawet La Scuola Genovese, to jest szkoła z Genoa, a gdzie właśnie bardzo, bardzo ważny autorów napisali piosenki wspaniałe. I te piosenki były znane w całym świecie, A jaki jest twój ideał kobiety? Bo tutaj mówisz piękna kobieta, to jest tytuł piosenki? Tak. A jaki jest twój ideał? Bo nie mam takiej ideał, ale muszę powiedzieć, że w Polsce właśnie jest dużo idealnych kobiet, czyli że wiadomo, że polskie kobiety są piękne, ale też myślę, że też kultura jest bardzo wysoka tutaj w Polsce i to bardzo podoba mi się. To może być, musi być kobieta, oczywiście musi mieć kulturę i też fajnie wyglądać, no, czemu nie? To myślę, że w Polsce będę poszukać. Aha, okej, słuchaj, mam do ciebie prośbę. Tak. Zaśpiewałbyś coś? A, no, zaśpiewasz dzisiaj. Tak, na żywo. No, nie. Nie, dawaj, naprawdę. A co chciałeś zaśpiewać? Dawaj, jak twoje może, piosenki. Może to razem zaśpiewamy, a jaka piosenka włoska znasz? Niestety nie znam żadnej. Nie znasz? A nic? Nie. Nawet Azzurro? Jest to po włosku. No zapraszamy. Kolega, to proszę. Kolega, ty? No, zapraszamy kolega. Zaśpiewamy razem po włosku. Ja niestety po włosku. Tak, tak. Ciao, allora. Nie znam. Polegam razem po włosku. Jaka piosenka znasz? Raczej nie znam słów. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare? To bardzo... To znam. Znasz. Znam oczywiście. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Lasciatemi cantare. Sono italiano vero. Vero. Masz dobry głos. A dziękuję bardzo. Może powinieneś zacząć śpiewać. Naszego. Widzisz ukryte talenty tutaj kolegów. No. Znane piosence. No proszę, bardzo faktycznie znana piosenka, a nawet nie wpadłam na to, że to włoska. Znaczy, znałam ją, ale teraz tak na szybko nie mogłam sobie przypomnieć żadnego włoskiego tytułu.
Powiedz mi, jak to jest z tym uczeniem, bo ja wiem, że ty uczysz śpiewu, tak? Tak, tak. Właśnie nauczę śpiewu tutaj w Warszawie, studio wokalne, Warsaw Vocal Studio, tak nazywa się. I popracuję razem, jesteśmy trzy właśnie nauczyciele i nauczymy metodę śpiewu Speech Level Singing. Ta metoda była popularna i jest popularna w Ameryce, bo Seth Riggs, bardzo znany vocal coach, miał taki pomysł i on dał lekcję do najważniejszych gwiazd w Ameryce, jak Stevie Wonder, Michael Jackson, Ray Charles, Celine Dion, Barbara Streisand i tak dalej. To ja nauczyłem się tej techniki w Irlandii i spotkałem się z najznanych i z najważniejszym vocal coach z Ameryki i jestem certyfikowany nauczycielem tej techniki. Jest, myślę, że jak 4-5 nauczycieli, które właśnie tej techniki nauczą w Polsce. No, tylko 4-5 certyfikowanych. No i ta technika właśnie jest ciekawa, bo pochodzi od bel canto, które jest też blisko do mnie, bo właśnie jestem z Łok. To jest jak nowa wersja bel canto, możemy tak powiedzieć. I to nazywa się speech level singing, właśnie bo pomysł jest, że mówisz i śpiewasz jest to samo. No. I właśnie to działa. Tak, mógłbyś to lepiej wytłumaczyć troszeczkę? Co to znaczy, że jednocześnie mówisz i śpiewasz? To znaczy, że jeśli masz krytan, który jest zrelaksowany. Krtań, tak? Tak, który nie jest. Tutaj mamy strunę głosową w środku, który nie jest nie za wysoko, ani za nisko. Masz krytan w pozycji idealnej, która jest ta sama pozycja, gdzie mamy, kiedy rozmawiamy, na przykład teraz. I jeśli możesz mieć ten krytan taki relaksowany cały czas, kiedy śpiewasz, to w końcu naprawdę to śpiewasz jest jak mówisz. I emisja jest bardzo relaksowana. A ty jakieś specjalne ćwiczenia wykonujesz po to, żeby mieć taki niski głos? Tak, tak. Czyli można śpiewać niski dźwięk i wysoki dźwięk bez wstydu. Bo właśnie cały czas krytan jest relaksowany. Są kilka ćwiczeń, które robimy w studio. Przykładowo, jakie to są ćwiczenia? Co są? Okej. Okay. No to jest jedno, które jest trochę zabawa, to ja pokazam. To robimy dla warm-up, przygotować głosu. I aby spróbować mieć emisję, która jest bardzo relaksowana, to jest jak bubble, bumbelki. Bo kiedy ja robię, właśnie jestem bardzo relaksowany. I mogę. Ale jeżeli tak mogę, no mogę na mu. To samo na przykład. No. W ten sposób mogę się nawet głos ćwiczy, tak? Tak, 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 tak. Też mamy właśnie takie specyficzne ćwiczenie, które robimy i przygotowujemy artyści do castingu na przykład. I I jak to się najpierw zaczyna się chyba od masażu twarzy, tak? No, coś takiego. To właśnie to jest aby mieć zrelaksowany głos. No, bo często ludzie mają takie tendencje, na przykład krzyżyk, to jest niefajne. No, tego nie robimy. Czy tutaj trzeba mówić o tej przepony, no, tak? Wszystko zależy przede wszystkim od struny. Ale to jest właśnie prawdziwe bel canto, bo bel canto, co to znaczy bel canto? No, niestety nie wiem. Okay, to znaczy jak, nie znam włoskiego. Tak, jak piękny śpiew. I tak nazywa się, bo właśnie kiedy piosenkarze śpiewali na bel canto, tak wyglądało, że bez wstydu było możliwe zaśpiewać nawet takie wysokie, trudne nuty. To znaczy, że dzięki tej technice można zaśpiewać takie trudne nuty, dźwięki, ale wygląda, że jest łatwy, ale nie jest. No niestety nie. A słuchaj, powiedz mi, bo ja wiem, że też uczysz przez Skype'a, tak? Tak, można też mieć lekcje na Skype właśnie. I to robię dla studentów, którzy nie mają możliwości mieć lekcji tutaj w Warszawie i są nawet w innym kraju. No, to robię lekcje też po angielsku na przykład.
po polsku, po angielsku, po włosku. I wielu masz takich studentów? Tak, tak, sporo. Sporo teraz. Tak. I z jakich oni są miejsc? Oni są z zagranicy, tak? Różne, różne, różne. No też mam Włoszek na przykład, no tak, różne, różne. Mhm. A powiedz mi, bo ta metoda, o której mówisz, jest popularna za granicą, tak? A tak. Myślisz, że w Polsce jest szansa na to, żeby ona też stała się tak znana? Tak, tak. No, jeśli szukasz na Wikipedii, już jest coś napisane, wiesz? Tak? Tak, tak, tak. Właśnie tej techniki. Bo to, ta technika była... teraz w Ameryce jest oczywiście bardzo znana, bo tam zaczynał, a w Europie zaczyna być znana. To w Polsce, jak powiedziałem, jest na razie tylko 5 certyfikowanych nauczycieli. W Włoszech to samo, jak 4 nawet, coś takiego. Mm-hmm. Ale widzę, że właśnie powoli jest więcej osób, które tę technikę używa. No, czyli w Polsce jest coraz więcej odbiorców, tak? Tak, tak. Tej metody. A myślisz, że każdy głos można wyćwiczyć w ten sposób? Tak, na pewno każdy głos może jak polepszyć. Ktoś przychodzi powiedzmy do ciebie z piskliwym głosem, tak. Jesteś w stanie coś na to zaradzić? Tak, bo każdy głos jest inny, jedyny i właśnie robimy takie specyficzne ćwiczenie dla każdego głosu. To znaczy, że ja mogę dać do ciebie ćwiczenie, które nie są to samo do kogoś innego. To jest bardzo osobiste. Każdy głos może polepszyć i dużo ludzi mogą śpiewać na profesjonalny poziom. Oczywiście trzeba czasu, nie jest tak, co się robi od razu, ale jeśli mocno pracujesz na tego, można. A można w miarę szybko? Bez techniki przede wszystkim. Aha, w miarę szybko uzyskać jakieś efekty, czy to jednak potrzeba... Od pierwszej lekcji nawet. Naprawdę? Tak, tak, naprawdę pierwsze lekcje, bo właśnie jest bardzo nowoczesna technika, która od razu da ci rozumieć, jak trzeba śpiewać. Bo często, nawet kiedy miałem lekcję wcześniej, nauczyciele mówią na przykład, okej, śpiewasz to jest jak, nie wiem, jak kolor fioletowy. Okej, co to znaczy, wiesz, no... Albo, nie wiem, śpiewaj na nos, albo na tu, albo tam, co to znaczy, ale ta technika jest bardzo praktyczna. To właśnie i mogę dać ci ćwiczenie i ty od razu czujesz się, jak to wygląda. I... Zapraszam. Może, na pewno by się przydało. A powiedz mi... Zapraszamy kolegi. Czyli ogólnie ludzie, którzy się u ciebie uczą, to są często studenci, tak? A to są osoby, które są w jakiś sposób związane z muzyką? Czy po prostu ktoś przychodzi ze słabym głosem i chce sobie go w jakiś sposób poprawić? Niekoniecznie, zależy. Różny. Ogólnie są młode, od 20 do 30, ale różny. Też na przykład miałam dziewczynę, która... potrzebowała przygotować dla castingu musicalu, a druga do konkursu śpiewu. A też są różne też profesjonalne, które uczą się u nas w studiu. To, bo ta technika właśnie działa dla wszystkich, bo nie to chodzi, jeżeli śpiewasz operę, czy pop, czy rock, czy jazz i tak dalej, bo struny są struny, struny głosowe. Ale Włosi chyba z reguły mają takie niskie głosy, prawda? Jeszcze raz? Włosi mają tak. Z reguły niskie głosy. A, no niekoniecznie, niekoniecznie. Ale tak szczerze. Ta wiadomość poruszy każdego. Teraz finisz 40% taniej. Gwarancja idealnej czystości i blasku z marką numer 1 w Polsce. Finisz dla wszystkich 40% taniej. Szukaj w Twoim sklepie.